Bardzo się cieszę z tego powodu, że możemy być tutaj razem w dzień sobotni, możemy rozważać Słowo Boże. Z tego, co pamiętam, ostatnim razem, kiedy stałem na tym miejscu, mówiłem na temat Wieczerzy Pańskiej, relacji pomiędzy Świętem Paschy a Wieczerzą Pańską. I obiecałem wam wtedy, że kiedy na następny raz będzie dana mi stanąć na tym miejscu, poruszymy sobie temat związany z tym, czy należy spożywać alkohol, czy nie. Dlatego, że Biblia mówi o tym, że lud Boży nie powinien spożywać alkoholu. I na dzisiaj miałem według tamtejszej deklaracji przygotować taki temat i mam go przygotowanego. Ale zanim przyjechałem tutaj do Poznania, modliłem się, tak jak zawsze, żeby Pan Bóg pokazał, jaki temat należałoby poruszyć tutaj na tym miejscu. Dzisiaj nie będziemy mówili o alkoholu. Dzisiaj poruszymy sobie o wiele poważniejszy temat, który jest związany z naszym zbawieniem i przyszłym życiem. Zatytułowałem go Dwa oblicza Kościoła Ostatków. Dwa oblicza Kościoła Ostatków. Jest to bardzo ważny temat do tego, abyśmy go przeanalizowali. Temat ściśle związany z naszą relacją z Chrystusem. Przepraszam. Pozwólcie, pani, ja wiem, że była modlitwa, wiem, że tutaj klęcząc na podium modliliśmy się o Boże prowadzenie, ale chciałbym jeszcze raz poprosić Boga. Czuję, że tego potrzebuję. Prosiłbym, abyśmy siedząc skłonili swoje głowy, a ja pomodlę się króciutko. Ukochany Panie i Boże, który mieszkasz w niebie, jesteś Bogiem wspaniałym, Bogiem potężnym, Bogiem, którego ludzki umysł nie może ogarnąć. Ale przyszliśmy tutaj, Panie, aby oddać Tobie chwałę i cześć, aby wysłuchać słowa, które Ty masz nam do przekazania. Panie, prosimy o to, aby nasze serce i nasze umysły zostały teraz dotknięte mocą Twojego Ducha. Abyś Ty, Panie, nam go udzielił i abyśmy mogli, Panie, otworzyć się na przesłanie, które dzisiaj pragniesz przekazać do naszych serc. Wiemy, że jesteś Bogiem, który pragnie przede wszystkim naszego zbawienia. Dlatego prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy dzisiaj na nowo mogli to zbawienie od Ciebie przyjąć. Błagamy, poprowadź każdym słowem i każdą myślą. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym prosić, abyśmy otworzyli teraz wspólnie 14 rozdział Księgi Objawienia. 14 rozdział Księgi Objawienia. Ostatnia księga Biblii. I czytamy tam jeden z opisów Bożego Kościoła. Fantastyczny w swojej wymowie. 14 rozdział Księgi Objawienia. I tam czytamy od wersetu od 1 do 5. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach i śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Jest to pierwszy opis Bożego Kościoła w Księdze Objawienia. W sumie drugi, pierwszy jest w 7 rozdziale. Ale pierwszy, który dzisiaj poruszymy. 144 tysiące. Zagadkowa liczba. 144 jest wielokrotnością jakiej liczby? 12, prawda? 12 jest symbolem ludu Bożego w Piśmie Świętym. Ilu było apostołów? 12. Ile było patriarchów? 12. Z ilu kamieni składały się ołtarze? Z 12. Ile bram ma niebiańskie miasto? 12. Na ilu stoi fundamentach? 12. Ile jest ludu Bożego w Piśmie Świętym określonego jaką liczbą?
144 tysiące, która jest wielokrotnością liczby 12 i oznacza pełnię ludu Bożego z wszystkich plemion, narodów, języków. A zatem dwunastka mówi nam o ludzie Bożym, o Jego szczególnej roli. I tutaj mamy opis zbawionych z wszystkich wieków, którzy są opisani jako Kościół, który jest bez zmazy, bez skazy, nienaganny, we wszystkim posłuszny Bogu, poddany Mu w pełni, kroczy za Chrystusem dokądkolwiek pójdzie, nie skalał się z kobietami. Kobieta w Piśmie Świętym jest symbolem Kościoła. A zatem nie skalał się z odstępczymi naukami, z herezjami, z naukami, które są sprzeczne z Biblią. Jest czysty. Jednak jego czystość nie pochodzi od niego samego, pochodzi wprost od Chrystusa. Uwierzyli w to, że Jezus przyszedł, aby ich zbawić. Swoją świętą krwią obmył każdy ich grzech, dlatego są czyści. To jest Kościół, który uznaje swoją słabość, swoją pełną zależność od Boga w kwestiach zbawienia i codziennego życia. Dlatego idą za barankiem, dokądkolwiek idzie. I tak jak tutaj czytamy, w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Piękny opis. Był to Kościół w założeniu Bożym. W taki sposób lud Boży miał wyglądać. Najpierw powołani zostali do tego kto? Izraelici, prawda? Mieli być szczególnym narodem, wybranym narodem, który miał głosić chwałę swojego króla. Jednak oni powiedzieli, my chcemy być tacy jak inne ludy. I stracili swoje powołanie. Wiemy również o tym, że w 34 roku po ukamienowaniu Szczepana termin Izrael odnosi się już nie do narodu żydowskiego, ale do wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I list do Galacjan w 3 rozdział, wersety 26 i 29 mówi nam o tym, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i przyjmuje Go jako Pana i Zbawiciela, jest Izraelitą, jest zwycięzcą, jest członkiem ludu Bożego. Księga Objawienia zawiera w sobie jeszcze kilka opisów, podaje cechy Bożego Kościoła. Chciałbym, abyśmy skupili się jeszcze na dwóch wersetach. Z tego samego rozdziału, 14 rozdział, werset 12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. A zatem jest to Kościół, jest to społeczność, która nacisk kładzie na przykazania jakie? Boże. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dzisiaj istnieją dwie wersje. Biblijne i ludzkie. Jest to ugrupowanie, jest to Kościół, jest to Boża społeczność, która przestrzega przykazań Bożych, ale posiada również wiarę Jezusa. A zatem fundamentem tego, w co wierzy, jest Słowo Boże. Wiara Jezusa była czysta, była nieskalana, była we wszystkim oparta na Bogu. To było założenie Boże, według którego miał funkcjonować Boży Kościół. 12 rozdział, werset 17 podaje nam jeszcze dwie cechy. 12 rozdział, werset 17 mówi tak. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. A zatem pojawia się tutaj po raz kolejny ta cecha, że ten lud będzie przestrzegał przykazań Bożych, ale pojawia się świadectwo Jezusa i pojawia się jeszcze cecha, która mówi o tym, że ten Kościół będzie szczególnie znienawidzony przez diabła. Smok jest symbolem szatana. Czytamy o tym w wersecie 9 tego samego rozdziału. A zatem jest to Kościół, który diabeł darzy niezwykłą nienawiścią i zrobi wszystko, żeby go zwalczyć. Jest to też Kościół, który posiada świadectwo Jezusa, którym jest duch proroctwa. Mam głębokie przekonanie i wierzę, że pochodzi ono od Ducha Świętego, że społeczność opisana w 12 i w 14 rozdziale Księgi Objawienia
to jest społeczność Kościoła Adwentystycznego, co nie czyni nas ludem lepszym od innych, absolutnie. Nakłada na nas większą odpowiedzialność przed Bogiem za to, co robimy z wiedzą, którą od Boga otrzymaliśmy. Skąd wiemy, że to jest akurat ta społeczność, a nie inna? Mówi nam o tym również Księga Objawienia. W 10 rozdziale, w wersetach 1, 2 oraz 8 i 9 czytamy bardzo ważne zdanie. I widziałem innego potężnego anioła stępującego z nieba, odzianego w obłok z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia, a w ręku swoim miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę swoją na morzu, a lewą na lądzie. I teraz 8, 9 i 10. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by dał mi ową książeczkę, a on rzecze do mnie, weź i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód. A gdy ją zjadłem, żołądek mój był pełen gorzkości. Cóż to za książeczka, która była zapieczętowana? Z 12 rozdziału Księgi Daniela z wersetu 4 dowiadujemy się, że jedyną księgą, która w tamtym czasie była zapieczętowana, była Księga Daniela. I jest powiedziane, może nawet przeczytajmy sobie ten tekst, 12 rozdział Księgi Daniela i tam werset 4. 12 rozdział Księgi Daniela, werset 4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Księga Objawienia dotyczy jakich czasów? Ostatecznych. A zatem mówi o Kościele, który posiądzie znajomość Bożej prawdy, zwłaszcza proroctw dotyczących czasów końca. Kiedy? W czasach ostatecznych. Zapieczętowana książeczka to Księga Daniela. Czy tak faktycznie się stało? Czy tak faktycznie było? Wiemy o tym, tylko tak króciutko powiem, w ramach takiego wprowadzenia do tego, co będziemy analizować za chwilę. Wiemy o tym, że w 1831 roku William Miller został powołany do tego, aby głosić poselstwo z Księgi Daniela ludziom. Wcześniej przez kilka lat badał Pismo Święte i Bóg pokazywał mu niesamowite rzeczy związane z proroctwami z Księgi Daniela i Objawienia. I Miller bał się bardzo głosić tego. Ja mam głosić? Ja jestem prostym człowiekiem. Kim ja jestem? Mnie chcesz posłać? A Pan Bóg co mówił? Idź i powiedz to światu. Presja wewnętrzna była tak silna, że w pewnym momencie Miller powiedział: Panie, jeżeli przyślesz tutaj jakiegoś człowieka, który zaprosi mnie na kazanie do pobliskiego zboru, to ja pójdę. Nawet nie zdążył powiedzieć amen i rozległo się pukanie do drzwi. Przyleciał mały chłopiec z sąsiedniej wioski i mówi: wujku Miller, czy mógłbyś przyjść do nas do zboru, bo pastora nie będzie, a słyszeliśmy, że masz fantastyczne rzeczy do opowiedzenia, badasz Pismo Święte, odkryłeś wiele nowych rzeczy. Czy mógłbyś się tym podzielić? Bardzo byśmy prosili. Miller zaczął kłócić się z Bogiem. Odszedł nawet do lasu i zaczął krzyczeć, wyładowywać tam swoją złość. Mówił: Panie Boże, ja nie pójdę, ja nie mogę. Ale cały czas Bóg delikatnie mówił mu: idź i powiedz. W końcu poszedł. I w XIX wieku rozpoczęło się wielkie przebudzenie, z którego wyłonił się najpierw ruch, a później Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. A zatem to wszystko ma potwierdzenie w historii. Miał to być Kościół idealny. Miał to być Kościół całkowicie trzymający się Bożego Słowa. Miał to być Kościół, który pragnie Chrystusa i który stawia Go zawsze na pierwszym miejscu. To był Boży plan. Jednak Księga Objawienia podaje nam jeszcze jeden opis. Chciałbym prosić, abyśmy go teraz wspólnie przeczytali, abym nie tylko ja mówił, abyśmy wszyscy brali tutaj udział. W 3 rozdziale przeanalizujemy sobie teraz troszeczkę te wersety. Prosiłbym o odczytanie z 3 rozdziału wersetów od 14 do 17.
A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Dziękuję bardzo. Nie jest to zbyt zachęcający opis, prawda? Co się stało z kościołem, który miał być idealny? Co się stało? Czytamy o tym, że ten kościół stał się jaki? Letni. I jest tutaj powiedziane, że jest to kościół, który jest obrzydliwością w ustach Pana Boga, ponieważ jest letni. Dlaczego? Dlatego, że letnia woda ma to do siebie, że wywołuje mdłości. Próbowaliście pić kiedyś letnią wodę? Od razu robi się człowiekowi niedobrze. Dlaczego Kościół Boży stał się letni? Co oznacza letniość, która panuje w Kościele? Oznacza to, że ci ludzie stali się po części poświęceni Bogu, a po części zaczęli brnąć w to, co światowe. Jak to się stało, że Kościół, który miał być poświęcony Bogu, stał się kościołem, który kuleje na dwie nogi? Jak to się stało? Czy jest to możliwe, żeby człowiek przy zetknięciu z Bogiem pozostał wciąż taki sam? Jeżeli w swojej pielgrzymce z Bogiem pozostałeś wciąż taki sam, to masz problem, bo stracisz swoje zbawienie. Jeżeli człowiek nie rozwija się w swoim życiu, jeżeli nie wzrasta duchowo, jeżeli nie nabiera siły, tej duchowej siły w swojej pielgrzymce z Bogiem, to w tym momencie ma problem. Podam wam przykład. Może wam się wydać dziwny na pierwszy rzut oka, ale myślę, że dobrze zobrazuje to, co chcemy sobie powiedzieć. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzimy dzisiaj na nabożeństwo tutaj, tak jak jesteśmy, nadchodzi czas kazania, a mnie nie ma. Nie ma mnie. I czekacie 10 minut, 15, 20, nie ma mnie. W końcu wpadam zdyszany tutaj na podium, bez słowa wyjaśnienia, biorę mikrofon, zaczynam mówić kazanie. I pewnie starszy zboru albo ktoś inny podszedłby do mnie i mówi: słuchaj, słuchaj, bracie, pomału, pomału. O której było kazanie? Nie uważasz, że należy nam się chociaż jakieś wyjaśnienie, dlaczego tak, a nie inaczej? I wtedy mówię tak: bardzo, bardzo przepraszam, ale akurat ułożyła się tak sytuacja, bo widzicie, chciałem zdążyć na kazanie tutaj do Poznania i specjalnie pojechałem przez autostradę. Jechałem autostradą, ale w pewnym momencie odpadło mi koło, więc musiałem zjechać na pobocze, żeby złapać to koło. Kiedy je złapałem i już je przykręcałem, odskoczył mi wentylek i zaczęło mi spadać ciśnienie w oponie. Więc musiałem złapać również i ten wentylek, ale zapomniałem, że jestem na autostradzie i ten wentylek wtoczył się prosto pod nadjeżdżającego sprzeciwka tira, który mnie przejechał. Ale zaraz potem, jak odjechał, pozbierałem się, podniosłem wentylek, napompowałem oponę i już jestem. Przepraszam za spóźnienie. Wtedy powiedzielibyście sobie: ten człowiek albo jest szalony, albo jest kłamcą. Dlatego, że nie można zderzyć się z tirem i nie pozostać zmienionym. Prawda? A teraz moje pytanie. Kto jest większy? Tir czy Bóg? Bóg jest większy, tak? Jak więc to się dzieje, że ludzie, którzy zderzają się z Bogiem w swoim życiu, często pozostają takimi samymi? Jak to jest możliwe? Albo są szaleni, albo kłamią. To jest letniość. Jeżeli spotkałeś Boga w swoim życiu,
Jeżeli Bóg faktycznie jest Panem twojego życia, nie możesz i nie będziesz takim samym. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. A jeżeli jesteś, to co wtedy? To znaczy, że nie zderzyłeś się z Bogiem. To jest letniość. Czy znajomość Boga polega na gromadzeniu wiedzy? Nie chcę tutaj szkalować żadnego wyznania ani nic, ale chciałbym się odwołać do przekładu Świadków Jehowy teraz. Jest tam taki werset w 17 rozdziale, w wersecie 3 jest napisane: a to jest żywot wieczny, aby posiadli wiedzę o Tobie, jedynym prawdziwym Bogu i o Jezusie Chrystusie, którego posłałeś. Natomiast oryginalny tekst mówi: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jaka jest różnica? Czy jest różnica między posiadaniem wiedzy a znajomością Boga? Diametralna różnica. Różnica jak pomiędzy dniem a nocą, jak pomiędzy latem a zimą. Tego się nie da określić. Wiedza to jest suche chrześcijaństwo. To jest letniość. Znajomość Boga to jest płomień. Dlatego Bóg mówi: obyś był zimny albo jaki? Gorący. A takżeś letni, co zrobię? Wypluję cię z ust moich. Skoro Bóg nas wypluje, a skoro my jesteśmy letni, bo tak mówi Biblia, tak? Bo kto tworzy Kościół? My tworzymy Kościół. Jeżeli Kościół jest letni, to znaczy, że kto jest letni? My jesteśmy letni. Czy nam się to podoba, czy nie? W większym bądź mniejszym stopniu, ale każdy jest letni. A zatem pojawiają się osoby, które mówią: trzeba coś z tym zrobić. Co trzeba zrobić? Fajnie by było zmienić strukturę Kościoła. Zamiast 3 diecezji zrobimy 2 albo 5. A może założymy grupy domowe? Wtedy Kościół się zmieni, wtedy coś zacznie się dziać. Kochani, czy problem jest w strukturze Kościoła? Ci, którzy nie twierdzą, że problem jest w strukturze Kościoła, przychodzą i mówią: o, to w takim razie trzeba zmienić przywódców. Jeżeli zamiast tego na stołku będzie siedział ktoś inny, wtedy się polepszy. Czy problem leży w przywódcach? Kto jest letni? My jesteśmy letni. I nie pomoże tutaj nawet to, jeżeli byśmy co roku zmieniali strukturę. Nie pomoże nawet to, jeżeli wszystkie zbory podzieliłyby się na grupy domowe. Nie pomoże nawet to, jeżeli sprowadzimy sobie przywódców ze Stanów Zjednoczonych czy z jakichś innych zakątków, najlepszych w naszym zrozumieniu. To nic nie da, dopóki każdy z nas nie przeżyje prawdziwego, głębokiego, szczerego nawrócenia. Problem tkwi tu. W naszych sercach. Czy twoje serce jest oddane Bogu? Czy jesteś człowiekiem, który żyje z Bogiem na co dzień? Nie człowiekiem, który przez wiele lat nagromadził wiedzę o Nim, ale nagromadził doświadczenie, które może przekazać innym, którym może się podzielić z innymi, bo ludzie mają dosyć teorii. Dzisiaj ładuje się ludziom do głowy teorie, czy to w Kościele, czy poza Kościołem, ludzie bombardowani są teorią. A gdzie praktyczne chrześcijaństwo? A gdzie osobiste doświadczenie? To jest letniość. Czy jesteś zimny? Czy gorący? Czy może letni? Bóg woli, żebyś był już zimny, niż żebyś był letni. Letniość jest czymś paskudnym dla Boga. I wcale mu się nie dziwię.
Też nie lubię letniej wody. W jaki sposób temu zaradzić, skoro nie zaradzi temu zmiana struktury Kościoła, nie zaradzi temu, nie wiem, zmiana przywódców, tak, czy czegokolwiek innego, co możemy zrobić, żeby nasz stan uległ zmianie? Jezus Chrystus daje nam radę i to jest podstawa, którą powinniśmy przyjąć, jeżeli chcemy, aby coś zmieniło się w naszym osobistym życiu i w życiu Bożego Kościoła, bo to jest Boży Kościół. Choć słaby i niedoskonały, jest Bożym Kościołem. Czytamy w 18 wersecie. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, by nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, żebyś przejrzał. Czy Jezus pozostawił nas bez rady? Czy potrzebni nam są ludzie oświeceni, którym wydaje się, że znaleźli problem na że znaleźli rozwiązanie danego problemu? Co nam jest potrzebne? Czytamy. Złoto w ogniu wypróbowane. Wiara nagromadzona przez osobiste doświadczenie z Bogiem. Szaty białe. Doskonałość Jezusa Chrystusa, oczyszczenie z grzechów w Jego świętej krwi. A Bóg powiedział, że każdy, kto do Niego przyjdzie, może mieć pewność, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza go z ilu grzechów? Z wszelkiego grzechu. Amen? Chwała Bogu. To jest Boża obietnica. Ale jest tutaj jeszcze powiedziane, abyś zakupił maści, żebyś przejrzał. Przypomina mi się pewna historia, kiedy już mówimy o przejrzeniu. Pewien starszy mężczyzna wracał wraz ze swoim 25-letnim synem pociągiem. I kiedy wsiedli do pociągu, ten 25-letni młodzieniec podbiegł do okna, patrzy się i mówi: tatuś, tatuś, zobacz, zobacz, tam krówki są, a tam piesek biegnie, kwiaty, niesamowite. W tym przedziale, gdzie siedział ojciec razem z tym synem, siedziało pewne starsze małżeństwo i patrzało się na tego młodego człowieka, jakby postradał rozum, ale z grzeczności nie chcieli nic mówić, tylko wymienili porozumiewawczo spojrzenie. Jadą dalej, jadą, jadą. W pewnym momencie zaczął padać deszcz. Zaczął padać deszcz, a ten młody mężczyzna wystawił rękę za okno. Mówi: tato, tato, zobacz, krople mi spadły na rękę. Zobacz, tu mi płynie. To starsze małżeństwo znowu tak patrzy się na siebie. Odchrząknęli troszeczkę, patrzą się na tego ojca, na tego młodego. Ale jeszcze nic. Jadą sobie dalej, jadą, jadą, jadą. W pewnym momencie jadą dalej, przejeżdżają koło lasu, drzewa się kołyszą, szumią liście. Tato, tato, zobacz, a tam ptaszki są i jak drzewa fajnie szumią, ale super. W końcu to starsze małżeństwo nie wytrzymało już i zwróciło się do ojca i mówi: proszę pana, nie chcielibyśmy być niegrzeczni, ale czy nie uważa pan, że pański syn nie jest do końca normalny? Może powinniście skorzystać z porady lekarza? Ojciec uśmiechnął się i powiedział: proszę pana, my właśnie wracamy od lekarza. Mój syn po raz pierwszy od 25 lat widzi. Czy ty widzisz? A może dłużej niż 25 lat jesteś ślepcem? Każdy z nas ma różny staż w Kościele. Czy jesteś pewien, że widzisz? Jezus mówi: nabądź u mnie maści, abyś odzyskał wzrok. Czy potrafisz się cieszyć swoim doświadczeniem z Bogiem, tak jak ten młody człowiek cieszył się z tego, że odzyskał wzrok? Czy może stało się już to takie, nazwijmy to, normalne? Pan Bóg działa w naszym życiu, Pan Bóg się nami opiekuje, przychodzimy na nabożeństwo,
Przychodzi jakiś kaznodzieja, mówi nam kazanie, czasami o Panu Jezusie, czasami o czymś innym. Wszyscy słuchają, fajnie. Czy to jest wszystko? To jest letniość. Potrzebujemy osobistego doświadczenia z Bogiem. Potrzebujemy pokutować, błagać Boga o to, aby zmienił nasze serce. Każdy z nas tego potrzebuje, nie wierzę, że nie. Jestem więcej niż pewien, że nie ma tutaj osoby, która by była idealna. Każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas potrzebuje odkupieńczej mocy zbawczej krwi Jezusa Chrystusa. Każdy. Bez względu na to, czy uświadamia sobie ten fakt, czy nie, potrzebujesz Chrystusa, droga siostro, drogi bracie. Potrzebujesz Chrystusa. Czasami w Bożym Kościele, doskonałym Kościele, w Bożym założeniu, ale niedoskonałym w swojej ziemskiej formie, jak czytaliśmy w 3 rozdziale Księgi Objawienia, pojawiają się różne osoby, prawda? Wiemy, że Kościół składa się z ludzi. Składa się z ludzi Bogu poświęconych i składa się z ludzi, którzy znaleźli się tutaj, sam nie wiem dlaczego. Bóg obiecuje, że z taką sytuacją sobie poradzi. Ale ktoś powie tak, zaraz, skoro jest to Boży Kościół, tak, ma się trzymać przykazań, jest czysty, nieskalany, posiada wiarę Chrystusa, tak, posiada ducha proroctwa i tak dalej, został przepowiedziany w Biblii, bo został. Jak tutaj mogą pojawiać się ludzie, którzy nie są doskonali? Którzy stwarzają jakieś problemy, którzy mają inne zdanie. I chodzi mi o inne zdanie w negatywnym świetle tego słowa. Niezgodne z tym, co Pan Bóg powiedział. Jak to jest możliwe? Może w takim razie trafiłem do złego kościoła? Może uległem zwiedzeniu? A Biblia zwodnicze kościoły nazywa jak? Babilonem. Babilon pochodzi od słowa Babel, oznaczającego zamieszanie. Pierwszy raz spotykamy się z tym słowem w 11 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie jest opisana historia wieży Babel. Babel oznacza portal do Boga. Oznacza inną bramę, przez którą możemy wejść, żeby uzyskać zbawienie, ale oznacza również zamieszanie, odstępstwo. A wszystkie kościoły, które nie trzymają się Bożej prawdy, które nie żyją zgodnie z Bożą prawdą, są nazwane w Biblii Babilonem. Czy zatem kościół, do którego trafiłem, ponieważ ma niedoskonałych ludzi w swoim składzie, tak można powiedzieć. Czy on również jest Babilonem? Pozwólcie, że coś przeczytam. Pismo Święte mówi nam o tym, że w Babilonie Pan Bóg ma swój lud, tak? I nakazuje wyjść z tego tym, którzy wierzą w Boga, ale nie mieli okazji, żeby poznać prawdy. Pan Bóg mówi, wyjdź z Babilonu, ludu mój, abyś nie był uczestnikami jego grzechów. Ale czy Kościół, w którym jestem, jest Babilonem? Niektórzy tak twierdzą. Co mówi na ten temat duch proroctwa? Pismo Święte wiadomo, co mówi, ale chciałbym podeprzeć się tutaj jeszcze fragmentem z książki Wydarzenia Czasów Końca. Pan nie dał wam poselstwa, w którym Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nazwany jest Babilonem i które wzywa lud Boży do wyjścia z niego.
Wszelkie argumenty, jakie możecie przedstawić, nie mają żadnego znaczenia, ponieważ Pan dał wyraźne światło przeciwne tego rodzaju poselstwom. Wiem, że Pan miłuje swój Kościół i nie zostanie on zdezorganizowany oraz nie rozpadnie się na niezależne atomy. W takiej teorii nie ma odrobiny sensu. Nie ma najmniejszej oznaki, że coś takiego powinno się stać. Mówię wam, Pan ma zorganizowane ciało, przez które będzie działał. Gdy ktokolwiek oddala się od ludu zachowującego przykazania Boże, kiedy ktoś zaczyna mierzyć Kościół swoją ludzką miarą i wypowiadać przeciwko niemu wyroki, możecie być pewni, że Bóg nie prowadzi takiego człowieka. Człowiek ten jest na błędnej drodze. Myślę, że te słowa nie wymagają żadnego komentarza. Pismo Święte też nie mówi o tym, że po Laodycei będzie jeszcze jakiś inny okres. Jeżeli ludzie będą wychodzić z Babilonu, to gdzie pójdą? Do Jezusa pójdą. Każdy, kto pójdzie za Jezusem, będzie członkiem 144 tysięcy, tych symbolicznych, tak? Czyli będzie częścią Bożego Kościoła. A jaki jest Boży Kościół? Letni. Ale będą przychodzić tutaj. Co zatem zrobić z ludźmi, którzy nie trzymają się do końca tego, o czym mówi Pismo Święte? Pan Bóg powiedział, że rozwiąże również i ten problem. Chciałbym prosić, abyśmy przeczytali teraz wspólnie Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, wersety 24-30. Prosiłbym jedną chętną osobę o odczytanie tych tekstów. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Zwróćmy uwagę tutaj na dwa wersety. Bardzo ważne, bardzo ważne. Dlatego, że dalej mamy wyjaśnienie, tak? Że konkol to synowie zasiani przez diabła, nieprzyjaciel to szatan, żeńcy to aniołowie, ten, który posiał, to jest Jezus Chrystus, rola to świat. Mamy wyjaśnione to kilka wersetów dalej. Ale są dwa wersety, na które chciałbym, abyśmy zwrócili dzisiaj wspólnie uwagę. Zwróćmy uwagę na pytanie, które zostało zadane Panu przez Jego sługi. Co jest tam napisane? Panie, czy nie zasiałeś pszenicy na swoim polu? Skąd więc wziął się konkol? To jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, że Pan Bóg, tworząc Kościół, podobnie jak stwarzając świat, podobnie jak stwarzając wszystko inne, uczynił to jakim? Doskonałym, bardzo dobrym, tak jak czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. Czy Kościół Boży również był bardzo dobry? Był? Był. Skąd więc wzięła się letniość? Nieprzyjaciel przyszedł i zasiał. To diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Jednych głaska po głowie i usypia, tak jak małe dziecko. Innych próbuje zająć obowiązkami, tak żeby nie mieli czasów dla Pana Boga. Na jeszcze innych ma inny sposób. Na każdego coś znajdzie. Dlatego Jezus powiedział: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. To, że dzisiaj w Kościele znajdują się osoby, bo się znajdują, które nie żyją w zgodzie z tym, co mówi Pismo Święte,
Czy to oznacza, że Bóg stworzył wadliwy Kościół? To jest bardzo ważne pytanie. Czy w momencie, w którym dołączyłem się albo dołączę się do tego Kościoła i zobaczę osobę, która nie będzie żyła do końca w taki sposób, jak sobie wyobrażałem, czy zrażę się i odejdę? Co powinno być najważniejsze, moi drodzy? Czy to Kościół zbawia? Czy zbawiają doktryny? Bezsprzecznie to, do jakiego Kościoła należysz i to, w co wierzysz, jest bardzo ważne. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale czy to cię zbawia? Na czym opierasz swoje zbawienie? Jedna osoba opiera na Jezusie? Kochani, jest napisane, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który już został założony, a którym jest Jezus Chrystus. Albowiem nie ma w nikim innym zbawienia, bo nie ma żadnego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezus. Dlaczego Kościół jest letni? Bo nie ma relacji z Chrystusem. Jako Kościół nie wypowiadam się tutaj odnośnie każdego indywidualnie. Nie jestem w stanie tego ocenić, ale Bóg tak powiedział. Dlatego powiedziałem, że temat, który dzisiaj poruszymy, będzie bardzo istotny, jeżeli chodzi o kwestię naszego zbawienia. Na kim opierasz swoją pewność zbawienia? Na kim albo na czym? Dlaczego znalazłeś się na tym miejscu? Znalazłaś. Co tobą kierowało? Czy miłość do Chrystusa? Czy zafascynowanie doktrynami albo relacje z ludźmi? To też jest ważne. Ale czy powinno być najważniejsze? Czy to powinna być motywacja? Kiedy dwoje ludzi zakochuje się w sobie, bardzo lubię podawać przykład związany ze związkami, z małżeństwami, zawsze interesowały mnie takie tematy. Kiedy dwoje ludzi zakochuje się w sobie, co się dzieje? Oprócz motylków w brzuszku, tak? Jakichś dreszczyków emocji, tak? Dzieje się coś innego jeszcze. Zaczynamy co lubić? Spędzać z nią czas. I możemy spędzać ten czas nawet w taki sposób, że będziemy trzymać się za ręce, patrzeć się sobie głęboko w oczy i nic więcej nie robić. Mieliście tak? Kiedy chodziliście ze sobą, kiedy się poznawaliście, może nawet teraz, a fajnie by było. Gdy patrzyliście sobie w oczy, gdy czuliście właśnie się tak niesamowicie, czas praktycznie nie istniał. Liczyło się tylko to, że jesteście z tą osobą. Prawda? Tak samo powinno być w relacji z Bogiem. Liczyć się dla nas przede wszystkim powinien Jezus Chrystus. Relacja z Nim. Nawet gdybyśmy byli tylko jedną osobą, która kocha Jezusa na ziemi, warto jest być tą osobą. Warto jest żyć z Chrystusem. Nie dla nagrody, ale dla samego faktu, że Bóg tak umiłował świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, mógł zostać oczyszczony Jego świętą krwią z grzechu. Mógł na nowo odzyskać relację z Bogiem i mógł zamieszkać na zawsze z tym, który ukochał ich bardziej niż swoje własne życie. W 12 rozdziale Księgi Objawienia w wersecie 17 pomału zbliżamy się do końca.
W 12 rozdziale Księgi Objawienia, w wersecie 17, który dzisiaj już czytaliśmy, jest napisane, że co? Że szatan zawrzał gniewem na niewiastę. Żyjemy w czasach ostatecznych. Wiele osób wierzyło w to przed nami, tak? Nawet apostoł Paweł mówił o tym, że żyje w czasach ostatecznych, choć czasów ostatecznych wtedy jeszcze nie było. Dzisiaj jednak wszelkie znaki na niebie i na ziemi i pod ziemią pokazują nam, że czas, w którym obecnie żyjemy, faktycznie jest tym ostatecznym. Współczesne znaki końca to już jest inny temat, który można poruszyć na innym wystąpieniu, ale widzimy to. Każdy z nas dostrzega wypełnianie się Bożych proroctw w codziennym życiu. Ale jak często o tym myślimy? Jak często uświadamiamy sobie to, że żyjemy faktycznie w czasach końca? Jest powiedziane, że w czasach końca w szczególny sposób diabeł wzmoże swoją aktywność i uderzy z nienawiścią w Kościół Boży. Po której stronie wtedy się znajdziesz? Wkrótce ucisk zapanuje na całym świecie. Odczują go wszyscy, którzy pragną poznać Boga. Nie mamy czasu do stracenia. Boża miłość do Kościoła jest nieskończona. Jego troska o dziedzictwo nie ustaje. Nie dopuszcza żadnego ucisku na Kościół oprócz takiego, który jest konieczny dla jego oczyszczenia oraz jego doczesnego i wiecznego dobra. Pan oczyści swój Kościół tak, jak na początku i pod koniec swojej ziemskiej misji oczyszczał świątynię. Wszystko, co dopuszcza na Kościół jako próbę, przychodzi po to, by jego lud osiągnął większą pobożność i siłę, aby mógł zanieść poselstwo o zwycięstwie krzyża do wszystkich zakątków ziemi. Bóg kocha swój Kościół, Bóg chroni swój Kościół, ale w pewnym momencie dopuści próbę, by okazało się, czy jesteś zimny, zimna, czy gorący, gorąca. Każdy z nas musi podjąć dziś konkretną decyzję. Dziś jest napisane, jeżeli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Czy słyszysz, Zbawcę, jak mile Cię wzywa? Śpiewaliśmy o tym dzisiaj. Czy słyszysz? Nie zwlekaj. Poddaj się temu głosowi. Idź prosto w ramiona Chrystusa. Bez względu na to, przez co przejdziesz w swoim życiu, bez względu na to, jakie doświadczenia będą na ciebie dopuszczone, Bóg przygotował dla nas wspaniałą przyszłość. I to jest tekst, którym zamkniemy dzisiejsze rozważanie. Przeczytajmy wspólnie 7 rozdział Księgi Objawienia. Fantastyczny tekst. Pan Bóg jest wspaniałym Bogiem. 7 rozdział Księgi Objawienia. Tam czytamy wersety od 13 do 17. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: Któż to są ci, przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on odrzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł wód żywych i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. A w 21 rozdziale, w podobnym wersecie poruszającym podobną tematykę, jest napisane: Napisz to, bo słowa te są jakie? Pewne i prawdziwe. Kiedy Bóg coś obiecuje, to znaczy, że tak będzie. Na 100%. Bóg obiecał nam wspaniałą przyszłość.
Bóg pragnie, abyśmy stali się częścią tego, co przygotował dla swojego ludu. Jestem Bogu ogromnie wdzięczny i wielbię Go za to, że mam przeświadczenie, iż jestem częścią ludu Bożego. Ale wielbię Go również za to, że mam przeświadczenie, że na dzień dzisiejszy, nie wiem jak będzie później, moje serce należy do mojego Boga. A jak jest z Twoim sercem? Już dziś, gdy głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca, nie buntuj się, nie opieraj. Przyjdź. Amen.